Z nami pierwsza półfinałowa gala World Boxing Super Series. Do wielkiego finału w Arabii Saudyjskiej awansował Aleksandr Usyk. Tak prawdę mówiąc, myślałem, że będzie troszeczkę łatwiej dla Usyka. I tak analizując wszystkie wypowiedzi polskich pięściarzy, którzy mieli styczność kiedy z nim sparować lub walczyć, najbardziej bliska prawdy jest chyba ta Krzysztofa Głowackiego, który powiedział, że Usyk nie ma ciosu i to może przeszkodzić mu w tym, aby absolutnie zdominować swoją kategorię. Na ten moment jest pięściarzem lepszym od Brady'sa, zasłużenie wygrał. Myślałem, że na kartach punktowych będzie to troszeczkę bardziej widoczne. Obstawiałem werdykt 116 do 112. Niejednogłośna decyzja, co tutaj dla wielu osób w Rydze było wielkim zaskoczeniem. Ale Miles Brady pokazał, że Usyk to jest tylko człowiek i że można go pokonać. Jeżeli dostałby mocny cios, to jest szansa na to, że on miałby swoje problemy. Walka bardzo wyrównana, bardzo szybka, energiczna, energetyczna. Wydaje mi się, że starcie jedno z najlepszych w 2018 roku, jak będziemy podsumować w grudniu to, co wydarzyło się w boksie w tym roku, to na pewno pojedynek Brady'sa z Usykiem będzie zasługiwał na to, żeby dostać wyróżnienie, bo 13-tysięczna hala w Rydze pękała w szwach tak naprawdę i w wielkich emocjach, których było tutaj od pierwszego do ostatniego gongu. Także fantastyczne widowisko za nami. Czekamy na drugi półfinał, gdzie Dortico zmierzy się z Gassiewem i na wielki finał. Jestem ciekawy, czy Usyk będzie tak dobry, jak jest obecnie i czy jego potencjalny rywal będzie w stanie pokonać kogoś, kto tak naprawdę jeszcze nie zaznał goryczy porażki i wiele osób spekuluje, że tej porażki nigdy nie zazna. Żegnamy się z Rygi. Fantastyczny boks, fantastyczna gala, wielkie emocje. Aleksandr Usyk, pierwszym finalistą turnieju World Boxing Super Series.